Wielki Mistrz kontra Wschodząca Gwiazda, czyli pasjonująca walka o tytuł Mistrza Polski, zakończona legendarnym atakiem na ostatnich metrach. W dzisiejszym odcinku cofniemy się trochę w czasie i przypomnimy sobie pojedynek, który na dobre zapisał się w historii polskiego Speedwaya. Tak więc taśma w górę i zaczynajmy. Sezon 2004 zakończył się mistrzostwem unitarnów, przez co rok później do Jaskółczego Gniazda zawitał finał indywidualnych mistrzostw Polski, który niewątpliwie zapamiętamy na lata. W eliminacjach do tego właściwego turnieju startował m.in. 21-letni Janusz Kołodziej, który to z kompletem punktów najpierw triumfował w ćwierćfinale, a później także bez najmniejszych problemów wygrał przerwany przez opady deszczu półfinał, meldując się tym samym w wielkim finale. Nieco krótszą drogę w tym kierunku przebył Tomasz Golob, który jako finalista z roku ubiegłego został od razu przeniesiony do półfinału, gdzie jednak musiał się mocno namęczyć, ponieważ z dorobkiem zaledwie 8 punktów awansował z ostatniego premiowanego miejsca. 15 sierpnia 2005 roku. Tarnów. 16 zawodników walczących o tytuł indywidualnego mistrza Polski, a wśród nich aż piątka z miejscowej Unii. Po pierwszej serii startów najlepiej spisali się właśnie faworyci tarnowskiej publiczności, czyli Janusz Kołodziej i bracia Golobowie, a oprócz nich trójkę zapisał również Sebastian Ułamek. W kolejnych startach mogliśmy oglądać m.in. pojedynek Jacka z Tomaszem, z którego górą wyszedł młodszy z braci Golobów, robiąc tym samym krok do medalu. Jednak jak się okazało, pozostali zwycięzcy z pierwszej serii nie dali sobie odskoczyć, przez co mieliśmy aż trzech niepokonanych zawodników. Trzecia seria rozpoczęła się od kolejnej trójki mistrza świata z 2010 roku i wyeliminowaniu Sebastiana Ułamka z walki o złoto, który już do końca zawodów nie przywiózł żadnych punktów do mety. Kolejny bieg to z kolei upadek i chwilę grozy Janusza Kołodzieja, który na wejściu w pierwszy łuk został podcięty przez Roberta Kościechę. Jednak na całe szczęście ówczesnemu juniorowi jaskółek nic poważnego się nie stało, a w powtórce po świetnej akcji na dystansie wyrwał zwycięstwo biegowe i obok Tomasza Goloba utrzymał status zawodnika niepokonanego, co oznaczało, że o tytule rozstrzygnie najprawdopodobniej bezpośrednie starcie tej dwójki. Wyścig 15. Lider unitarnów wyszedł zdecydowanie najlepiej spod taśmy i mógł być względnie spokojny, ponieważ na pierwszym okrążeniu jego największy przeciwnik był skupiony na walce o drugie miejsce z Piotrem Świderskim, co pozwoliło mu zbudować sporą przewagę nad resztą stawki. Po dwóch okrążeniach wydawało się, że wszystko jest jasne, jednak 21-latek nie chciał się poddawać i budując prędkość po zewnętrznej części toru, zaczął stopniowo zbliżać się do wielkiego mistrza, który ewidentnie nie był pewny swojego sprzętu i cały czas oglądał się za siebie, aż w końcu na ostatnim łuku ostatniego okrążenia. Szaleńcza ataka, akcja Janusza Kołodzieja, szeroko, 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 kto wygra? Janusz, 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 Janusz Kołodziej, ale z historii! Akcja ta przeszła niewątpliwie do historii polskiego Speedwaya i otworzyła szansę przed juniorem tarnowskich jaskółek na pierwszy seniorski tytuł mistrza Polski. Warunek był jeden. Po wygranym biegu Tomasza Goloba trzeba przywieźć trójkę do mety w swoim ostatnim starcie. Zadanie to nie było łatwe, bo pod taśmą w wyścigu 20 obok Janusza stanął Rune Holta oraz Jacek Golob, którzy również mieli szansę na medale. Po starcie z pierwszego pola został on zamknięty przy krawężniku i wydawało się, że marzenia o złocie legną w gruzach, jednak bardzo inteligentnie przytrzymując krawężnik, wysforował się na prowadzenie, którego nie oddał już do samego końca, stając się jedną z największych niespodzianek w historii IMP-u i dokonując tego wygrywając wszystkie biegi, zarówno w ćwierćfinale, półfinale oraz tym najważniejszym wielkim finale.